Ze mną jest była przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego, Karolina Witkowska, i zapytamy ją między innymi o to, czy uważa, że tegoroczne wybory są równie ważne. Tak, uważam, że te wybory są jednymi z ważniejszych wydarzeń w tej szkole i nowe osoby w końcu będą miały szansę wypróbować się w pełnieniu funkcji przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. A masz już swojego wybranego jakiegoś kandydata w tym roku? Życzę powodzenia wszystkim kandydatom. Mam jakieś swoje przemyślenia, ale nie podzielę się z nimi. Zostawię to dla siebie. Niech wygra najlepszy.